Najważniejsza rzecz. Jestem z Odessy. Niedługo minie prawie rok, odkąd mieszkam w Polsce. Po jakichś 5 dniach od rozpoczęcia wojny zdałam sobie sprawę, że muszę wyjechać. Nie siedzieć, nie płakać. Mój dziadek został w Ukrainie, bo nigdy za nic nie opuściłby swojego domu. Tu jest jego dywan, meble, telewizor, na który zarobił. Te rzeczy są dla niego ważniejsze niż poczucie bezpieczeństwa. Mam bardzo głęboką więź z moim dziadkiem. Jeżdżę do Odessy co miesiąc, 2-3 miesiące. Staram się mu poświęcać dużo czasu. Nie potrafię powiedzieć, gdzie teraz mieszkam, co będzie dalej. Bo kiedy przebywasz w innym kraju od ponad roku, zaczynasz się do tego przyzwyczajać. Masz swoje miejsca, swoich przyjaciół i już nie jesteś pewien, gdzie mieszkasz, gdzie jest twój dom. Jestem z miasta Dnipro, studiowałam w Polsce. Mój ojciec bardzo chciał, żebym zdobyła europejskie wykształcenie. Ale po ukończeniu studiów postanowiłam wrócić do Ukrainy. Mamy tam bardzo rozwinięty przemysł muzyczny. Kiedy zaczęła się wojna, postanowiliśmy zamieszkać z krewnymi w jednym mieszkaniu. Babcia, dziadek, siostra, matka, ojciec. Było nas bardzo dużo. Na ogół wszyscy są wiecznie zajęci, ale pierwszego dnia wojny znaleźliśmy chwilę na wspólny posiłek, na spędzenie tego czasu razem.
Rozstawiliśmy duży stół i zaczęliśmy jeść. Te wszystkie dni, kiedy mieszkałam w Ukrainie w czasie wojny, pamiętam jak przez mgłę. To taki wielki stres, kiedy tam jesteś codziennie. W każdej chwili zdajesz sobie sprawę, że możesz zniknąć z powierzchni ziemi, że możesz zginąć. Jestem z Melitopola, obwód Zaporoski. W pierwszych dniach wojny byłam załamana. Ukryłam się w piwnicy i trzęsłam się. Myślałam, że tam przesiedzę do końca wojny. Przyjechałam do Polski 13 listopada. Uświadomiłam sobie, że nie mam nic do stracenia. Dopóki nie wsiadłam do autobusu, czułam się normalnie. Potem przez okno autokaru zobaczyłam, jak moi rodzice po prostu stoją i machają do mnie. Zrobiło mi się bardzo smutno, że nic nie da się zrobić. Pozostało mi tylko jechać dalej. Życie w okupowanym mieście wygląda smętnie. Codziennie wychodzisz na zewnątrz i widzisz szczęśliwe twarze Rosjan, którzy uważają się za prawdziwych wyzwolicieli. Każdego ranka wyglądasz przez okno i myślisz, że zobaczysz słońce, a tam jest ich flaga trójkolorowa. Moja rodzina jest na Białorusi, w Mińsku. Na Ukrainę przeprowadziłam się w 2020 roku po protestach na Białorusi. W Kijowie żyło mi się cudownie. W porównaniu z Mińskiem to był bardzo silny kontrast. Mnie Kijów kojarzy się z wolnością i życiem pełnią życia. Zadzwonił do mnie przyjaciel i powiedział: Nastia, wojna się zaczęła. Na początku pomyślałam, że muszę znaleźć jakiś schron przeciwbombowy. To było straszne. Pierwsze emocje, jakie odczuwałam, gdy zorientowałam się w sytuacji, to nienawiść, strach i niezrozumienie. Po co to wszystko i dlaczego? Pochodzę z Lubnego, obwód Połtawski. 24 lutego obudziłam się, gdy zadzwoniła do mnie zapłakana babcia i powiedziała: zaczęła się wojna. Ona pracuje jako kucharka w przedszkolu. Była 7 rano, obierała w tym momencie ziemniaki dla dzieciaków. Powiedziałam jej, żeby pojechała ze mną do Lubnego, do mojej mamy. A ona na to: nie mogę, bo właśnie szykuję ziemniaki dla dzieci. Nie potrafiłam zrozumieć, jaka wojna. Zaczęłam płakać, byłam przerażona. Miesiąc później postanowiłam wyjechać do Polski. Chciałam zacząć żyć, zacząć coś robić, bo od miesiąca egzystowaliśmy tylko słuchając wiadomości. Pochodzę z Charkowa. To moje rodzinne miasto, które bardzo kocham. Kiedy wybuchła wojna, byłam jeszcze w pracy. Metro już nie działało. Znajdowałam się na drugim końcu miasta. Musiałam nocować u koleżanek w piwnicy. Na początku byłyśmy u nich w mieszkaniu. W pierwszych dniach spadło dużo rakiet. Przeleciały też obok naszego domu. Panował straszny chłód. Wszystkie drzwi i okna były wybite. A potem zadzwonił do mnie ojciec i powiedział: może złapiesz pociąg. Nasz przyjaciel będzie prowadził skład ewakuacyjny. Na początku odmówiłam, powiedziałam, że nie mam nic przy sobie, żadnych rzeczy. Masz paszport? Oczywiście, że tak. To wystarczy, powiedział. Jedź, nie zastanawiaj się. I dobrze, że wyjechałam, bo następnego dnia był nalot. W mieszkaniu moich rodziców wybiło dziurę na wylot. W miejscu, gdzie miałam spać. Mój ojciec powiedział: zginęłabyś na miejscu. Wyjechałam z Kijowa na tydzień przed atakiem. Bardzo poważnie podchodziłam do prognoz, że może wybuchnąć wielka wojna.
Starałam się do niej jakoś przygotować, zabezpieczyć siebie i swoje dziecko. Obeszliśmy więc urodziny syna dwa dni wcześniej. 14 lutego wsiedliśmy do pociągu do Drohobycza. To moje rodzinne miasto, w którym mieszkają moi rodzice. Byliśmy tam, kiedy się to wszystko zaczęło. Telefon mojego syna zawibrował, dzwonili do niego przyjaciele. Zaczęły się te filmiki, dźwięki, rakiety, strach, panika, szok. Słyszeliśmy też warkot samolotów gdzieś na niebie. Było ciemno i strasznie. Nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. Po rozpoczęciu wojny zdecydowaliśmy, że zostaniemy w Ukrainie. Mieszkaliśmy w prywatnej posiadłości, rodzina, mąż, dwoje dzieci. Dzięki Bogu mieliśmy tam piwnicę, bo dom jest pod Kijowem od strony Buczy. Było bardzo niespokojnie, głośno. Podczas bombardowania rakieta trafiła w sąsiedni dom. Kawałek zestrzelonej rakiety uszkodził trochę nasz dom, powybijał okna. W pewnym momencie okazało się, że dzieci są w złym stanie psychicznym. Trzeba było coś zrobić. Nie wiedzieliśmy, kiedy to wszystko się skończy. Mieszkanie w piwnicy nie należało do przyjemności. Więc po dyskusji z mężem zdecydowaliśmy, że wezmę dzieci i pojedziemy na jakiś czas do Polski. Dzieci trochę odetchną, a ja będę mogła popracować i pomóc naszym ukraińskim kobietom tutaj. Przyjechałam z Czernichowa. Minęło 10 miesięcy, odkąd mieszkamy w Polsce. Zdecydowaliśmy się na wyjazd dopiero wtedy, gdy nasze mieszkanie zostało zbombardowane. Siedemnastego marca znaleźliśmy się pod ciężkim ostrzałem rakietowym i bombowym. Podobno nie była to jedna bomba, ale kilkadziesiąt, które wylądowały koło naszego domu. Zniszczyły klatkę schodową i nasze mieszkanie. To był szok. Przede wszystkim szok dla naszych dzieci. Jestem z Mariupola. Niestety ono już nie jest w Ukrainie, jest okupowane. Kiedy pierwszy pocisk uderzył w dom, gotowaliśmy obiad na 9 piętrze. Anton, sąsiad, krzyknął: skaczemy, uciekajmy. Ocknęłam się na ziemi, na podłodze przy ścianie, czymś przywalona. Sąsiedzi krzyczeli, że też są przywaleni. Wstałam i zobaczyłam swoje odbicie w lustrze. To było coś strasznego. Twarz i ręce miałam posiniaczone, lewą rękę bezwładną. Byłam ubrana w spodnie dresowe, przyjrzałam się im. Wyglądały jak na filmie, kiedy po wybuchu wszystko jest porozrywane na drobne strzępy i paski. Nie mogliśmy znaleźć samochodu. Zięć wziął swoje auto, załadował dzieci, żeby nikt do nich nie strzelał. Przywiązał białe prześcieradła i przyjechał po mnie. Rano dostałam telefon, że pocisk trafił w 8 piętro naszego budynku. Wszystko po prostu zniknęło na skutek wybuchu. Nic nie zostało, tylko kurz. Wtedy postanowiłam wyjechać. Najważniejsze, że przeżyłam, ale nie miałam dokąd wrócić. Było mi bardzo ciężko pożegnać się z ojcem, ale od samego początku czułam, że muszę jechać do Polski. Spakowałam wszystkie najważniejsze rzeczy. Konduktor krzyczał na mnie: zwariowałaś? Zabrałaś ze sobą to wszystko jak jakaś królowa? W Ukrainie byłam księżniczką, tatusia. Wszystko było dla mnie. 22 lutego, tuż przed rozpoczęciem wojny, bardzo posprzeczałam się z tatą.
Zaczęłam planować swoje życie bez jego pomocy. Tato się bardzo przejął i zostawił mi liściki. Wiktoria, na pewno będziesz gwiazdą, wierzę w ciebie. Jesteś teraz studentką i będę ci pomagał. Bardzo cię kocham, moja córeczko. Wzięłam te liściki ze sobą i one mi dają siłę, bo to energia mojego ojca. Miałam dużo czasu, żeby się zastanowić, co chcę ze sobą zabrać. Wzięłam rzeczy na miesiąc. Na wszelki wypadek zabrałam swój symbol, swój totem. Wygląda jak zabawka. To kaczka. Dał mi ją mój pierwszy chłopak jakieś 12 lat temu. Jest dla mnie bardzo ważna, bardzo moja. Brałam wszystkiego jak najmniej, dlatego teraz bez moich rzeczy jest mi ciężko. Ale jeszcze trudniej bez rodziny. Wszyscy moi bliscy wciąż tam są. Rodzice, dziadkowie, przyjaciele. Nawet kot. Ten pierścionek dała mi mama. Mam go od dawna. Ale z jakiegoś powodu zaczęłam go nosić na początku okupacji. Wzięłam go ze sobą i zawsze jest ze mną. Spakowałam mały plecak, nawet nie walizkę. Wzięłam ze sobą mikrofon i małą zabawkę. To są jedne z najbardziej znaczących rzeczy, które przywiozłam z Kijowa. Dostałam je w prezencie od mojego dyrektora artystycznego po jednym z przedstawień. To symbol, że nie tylko praca, ale i relacje międzyludzkie są dla mnie bardzo ważne. W dniu wyjazdu zabrałam całą walizkę kosmetyków. Jestem wizażystką, a w Warszawie taki zestaw do makijażu jest drogi. Przez 4 lata kompletowałam te wszystkie elementy. Miałam świadomość, że kosmetyki będą mi potrzebne, żeby zarabiać pieniądze. To chyba wszystko, co wzięłam za pierwszym razem. Może jeszcze pół plecaka zimowych ubrań. I tyle. Kiedy opuszczałam Charków pociągiem ewakuacyjnym, nie wzięłam żadnych rzeczy, bo nie wyjeżdżałam ze swojego domu. Miałam ze sobą tylko kotkę. To wielki cud, że ona była ze mną. Miałam też małą torbę ze swetrem, jakimiś dżinsami, to tyle. Nic więcej nie zabrałam ze sobą. Miałam wystarczająco dużo czasu, żeby się spakować. Najpierw skompletowałam walizkę awaryjną z rzeczami, które były mi potrzebne do ucieczki do lasu lub schronu. Latarka, ciepłe ubrania, woda, lekarstwa. Takie minimum niezbędnych zapasów. Wzięłam dokumenty, paszporty, wszystkie potrzebne rzeczy. Potem rozejrzałam się po swoim mieszkaniu i zastanowiłam się, co powinnam ocalić. I wtedy, może to zabawne, spakowałam wszystkie albumy ze zdjęciami i wysłałam je pocztą do rodziców. Rzeczą, którą zabrałam ze sobą, był twardy dysk, na którym zapisałam wszystkie zdjęcia, bo to dla mnie jest ważne. Wspomnienia, pamięć, nasza historia,
historia naszej rodziny. Chcę to zachować dla siebie, a także dla syna. Dobrze pamiętam dzień, kiedy przyjechałam do Polski, otworzyłam walizkę i zorientowałam się, że spakowałam dużo czarnych ubrań sportowych. Takie rzeczy nosiliśmy cały czas w Ukrainie po rozpoczęciu wojny, bo nikt nie wiedział, czy nie będziemy musieli nagle uciekać. Mieszkaliśmy na obrzeżach miasta, Bucza była już okupowana, 2 kilometry dalej toczyły się walki, więc cały czas byliśmy w gotowości do ucieczki. Ale zabrałam ze sobą 2 przedmioty, które są dla mnie bardzo cenne. Pierwszy to pierścionek, który dostałam od męża dawno temu, jak miałam 20 parę lat. Przez całe życie to był mój amulet. Budzę się rano, patrzę na niego i robi mi się ciepło na duszy. Wzięłam też ze sobą pudełko na biżuterię, bo chciałam mieć coś pięknego. Żeby obok czarnych dresów było coś, co mi będzie przypominać, że jestem kobietą. Że zostało mi w życiu coś, co nie jest wojskowe. Nie planowaliśmy wyjazdu, ale awaryjną walizkę mieliśmy przygotowaną dosłownie od pierwszego dnia wojny. Tego nauczyłam się kiedyś w wojsku, w którym służyliśmy z mężem, że zawsze należy mieć ze sobą walizkę. Kiedy ostatniego dnia przed tym fatalnym uderzeniem rakietą czy bombą uciekaliśmy z domu, wyprowadzał nas ratownik. Powiedział: wyrzućcie wszystko, co jest niepotrzebne. Ale ja się uparłam, że mamy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Rzeczy dla dziecka, bo była ze mną córka, karmę dla zwierząt, bo braliśmy ze sobą psa, szczura, którego przemyciliśmy do Polski, a z przedmiotów mi bliskich i drogich zabrałam nuty, moją solową kolekcję z wieloma utworami fortepianowymi. Wiele z nich opartych jest na ukraińskich pieśniach ludowych. To jest moja wizytówka, która dała mi dostęp do świata, umożliwiła współpracę z innymi muzykami. To jest mój fundament moralny, moje wsparcie. Miałam około 30 minut na spakowanie się. Wzięłam jedną walizkę, laptop, bo tam jest dużo informacji, i dokumenty. Mały plecak. Kiedy wyjeżdżałam, mój najstarszy wnuk, Waniczka, płakał. Wciąż trudno nam było uwierzyć, że wyjeżdżam na tak długo, że prędko się nie zobaczymy. Wnuczek podszedł do mnie i powiedział: babciu, to pamiątka dla ciebie, twój mały talizman od nas. Talizman, mój mały talizmańczyk. Jest zawsze ze mną w torebce, zawsze noszę go przy sobie na szczęście. Najbardziej traumatyczny podczas tej wojny jest dla mnie moment, kiedy przyjaciółki dzwonią lub piszą do mnie, że ich chłopcy nie żyją. To bolesne. I te pogrzeby, można powiedzieć, bardzo piękne, uroczyste, ale to jest koszmar. No i te dzieci. Często widzę datę urodzenia późniejszą od mojej. Rok temu zmarł mój dziadek, miał 96 lat. I pierwsza rzecz, jaką powiedziała moja prababcia, kiedy zaczęła się wojna, to że to dobrze, że dziadek umarł, bo drugiej wojny by nie przeżył. Leciały na nas rakiety i widziałam trupy. Wychodziliśmy na zewnątrz, a tam byli ludzie, paliły się samochody.
Martwe ciała leżały na chodniku. To było straszne. Nigdy w życiu nie przeżyłam czegoś takiego. Nawet nie oglądałam takich filmów. To wpływa na psychikę człowieka. Znałam ludzi, którzy już nie żyją. Już ich nie ma. Zginęli jako bohaterowie. Kiedy widzę nowe wiadomości, zdjęcia i filmy, bardzo mnie to boli i ogarnia mnie strach. Ktoś zginął, a to mogliby być moi bliscy. To bardzo bolesne widzieć, jak giną najlepsi. Młodzi chłopcy, dziewczyny, studenci. Nawet nie ma znaczenia. Ludzie w każdym wieku. Jak życie zostaje przerwane, a my tracimy bliskich. Jak znikają miasta i ludzie nie będą mieli dokąd wrócić. Prześladuje mnie myśl, że mój dom jeszcze stoi, ale w każdej chwili może nadlecieć rakieta i go zmieść w pył. Ja nadal z trudem znoszę głośne dźwięki. Zastygam i po prostu fizycznie nie mogę się ruszyć. Mieszkaliśmy niedaleko Buczy. Po tym, jak te wszystkie okrucieństwa wyszły na jaw, pomyślałam, co by było, gdyby przyszli do nas. Mam młodą córkę. Nie daj Boże, gdyby jej się coś miało stać. To traumatyczne doświadczenie nie zniknie, ale trzeba nabywać nowe doświadczenia. I tego uczę dziewczyny, z którymi pracujemy tutaj w Polsce, nasze wysiedlone dziewczyny. Rozstanie z rodziną, z przyjaciółmi jest bardzo, bardzo trudne. Bez pracy, bez zajęcia, bez rodziny, bez rozmowy jest bardzo, bardzo ciężko. Bez porozumiewania się z ludźmi w ojczystym języku jest bardzo ciężko. Ja wrócę do was, moi maleńcy, kochani, nie opuściłam was. Kocham was bardzo mocno, marzę o tym, żeby was przytulić. Teraz to nie jest możliwe. Najtrudniejsza rzecz dla mnie emocjonalnie. Moja muzyka o tym mówi. To ból. Ogromna niemożność zrozumienia sytuacji. Po co to wszystko? Dlaczego? Przecież życie może być piękne. Mam kilku znajomych, którzy trafili do niewoli. Mój kot żyje lepiej niż ci ludzie. Warunki w niewoli to jest trudny temat. Wrzucają cię do piwnicy, trafiasz do małej celi około metr na metr i tam dają ci coś do jedzenia, mniej więcej raz dziennie, psią kaszę, jak się to nazywa. Słyszałam o przypadkach, mówiono o tym często w wiadomościach, że ludzie byli rażeni prądem, bici. To horror. Nie sądziłam, że coś takiego może się dziać w XXI wieku. Dla Ukrainy najważniejsza jest teraz po pierwsze wiara, a po drugie odporność i pozytywne nastawienie, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, ponieważ najważniejsze, aby nie tracić ducha w takich sytuacjach. Kiedy słyszę historie od znajomych, którzy zostali w Kijowie, dla mnie ich wytrwałość i odporność jest godna podziwu. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Bardzo ważne, żebyśmy przeżyli. Ukraińcy to bardzo silny naród. Można nas tylko zabić, ale nie złamać. Ważne jest, żeby Ukraina przetrwała, żeby wytrzymała. Oni chcą nas zniszczyć.
Oni chcą nas zniszczyć, sprawić, żebyśmy zniknęli. Naszym zadaniem jest przetrwać, przeżyć i zbudować przyszłość. Dla Ukrainy najważniejsze jest teraz zwycięstwo, faktyczne zwycięstwo nad wrogiem i zwycięstwo nad wrogami wewnętrznymi. To drugie uważam za nie mniej ważne niż to pierwsze. Pozwoli nam iść do przodu. Zwycięstwo. Tylko zwycięstwo. I powrót wszystkich miast, które są pod okupacją, z powrotem do Ukrainy. Myślę, że najważniejszą rzeczą dla nas jest pozostanie razem. Żeby cała Ukraina działała we wspólnym celu. Teraz Zachód i Wschód się kłócą. To nie powinno mieć miejsca w czasie wojny. W tych czasach dla Ukrainy bardzo ważne jest zjednoczenie narodu. Bo kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silni i możemy zrobić wszystko. Teraz najważniejsi są ludzie, którzy tworzą wspólnotę, wspierają się, walczą i sobie pomagają. Najważniejsze dla mnie jest teraz to, żeby ludzie, włącznie ze mną, nie bali się jutra. Tych wybuchów, bomb, tego wszystkiego, o czym nam mówiono w dzieciństwie, ale co było gdzieś daleko, nie dotyczyło nas. Kiedy ta baza bezpieczeństwa już powstanie, to wtedy powiem, że chcę się bawić, chcę odpocząć, chcę się rozwijać jako specjalistka, jako profesjonalistka, jako piosenkarka. Dla mnie najważniejsze jest, żeby to się jak najszybciej skończyło i żeby czekało nas jak najmniej strasznych chwil. Planuję wrócić do domu, jak tylko skończy się wojna. Po prostu wrócić do tego, co było wcześniej. Myślę, że po wojnie czeka nas bardzo trudny okres. Potem wszystko odbudujemy i wszystko będzie dobrze. Wrócimy i będziemy na to pracować. Przyszłość Ukrainy jest jasna, bo chodzi o dobro. Ukraina to spokój i rozsądek. To wola i zwycięstwo. Kiedy wojna się skończy, to niezwykle ważne, żeby odpowiedzieć na pytanie, jakie będą stosunki między Ukrainą a Rosją. Teraz to już Rosja z małej litery. A co będzie dalej? Myślę, że Ukraina i Rosja już na zawsze zepsuły swoje relacje. Nikt tego nigdy nie zapomni. To przejdzie do historii. Wszystko, co nas kiedyś łączyło, znikło. Niestety. Lub na szczęście. Wierzę, że Rosja to już przeszłość. Głównym uczuciem między naszymi narodami jest teraz nienawiść. Obcość i wrogość pozostaną na lata.
Czy możliwe jest jakiekolwiek pojednanie? Często mówimy o francusko-niemieckim pojednaniu lub polsko-niemieckim pojednaniu. Oczywiście Rosja pozostanie naszym sąsiadem, nie zniknie z powierzchni Ziemi i pewnego dnia może do tego pojednania dojdzie. Ale to zajmie lata. Będzie to możliwe tylko poprzez przyjęcie odpowiedzialności i pokajanie się. Tak, jak zrobili to Niemcy po II wojnie światowej. Jedynie wtedy wybaczenie jest możliwe. Wcześniej nie jest możliwe. Nie widzę możliwości wybaczenia Rosji przez najbliższe 200 lat. Dla mnie to jest kraj terrorystów i tyle. Mamy tam kilku znajomych, nawet krewnych. Kiedy skontaktowaliśmy się z nimi, zapytali, dlaczego robicie takie zamieszanie? Wszystko będzie dobrze. Wyzwolą was. Wtedy przyjedziemy w odwiedziny. Nie chcę z nimi nawet rozmawiać. Jestem wierząca i moja Biblia uczy, przebaczaj swoim wrogom, więc trzeba będzie przebaczyć. Ludzie są też różni. Jak mówi jedna z moich koleżanek, są dwie nacje. Ludzi i nieludzi. Wybaczę ludziom, ale w przypadku nieludzi będzie to bardzo trudne. Niełatwo jest patrzeć na tych, którzy ostrzelali mój dom, którzy straszyli moje wnuki, bardzo trudno jest spojrzeć w oczy tym ludziom. Nigdy nie nazwę ich braćmi, choć mam krewnych w Rosji. Moi dziadkowie i pradziadkowie pracowali w zakładach na Uralu, zostali deportowani i skonfiskowano im majątek. Nie widzę żadnej wspólnoty historycznej czy kulturowej z Rosją, chociaż bardzo szanuję i lubię Rachmaninowa i Czajkowskiego. Bardzo chciałabym dożyć czasów, kiedy Rosjanie staną się wykształceni i tolerancyjni. Kiedy wreszcie zakwitną w nich zalążki demokracji, dopiero wtedy będzie można z tym narodem rozmawiać. Nie zadawałabym pytania o przebaczenie. Przebaczenie to spojrzenie w ich kierunku i chwila refleksji. Odwróciłabym się do nich plecami, ale tak, żeby moje plecy pozostawały bezpieczne i patrzyłabym do przodu. Ruszyłabym w świat, w Europę. Widzę swoją przyszłość w Ukrainie. Chcę otworzyć biznes, to będzie salon kosmetyczny. Myślę, że Ukrainę czekają lata najlepszego rozwoju po wojnie. Ludzie będą bardziej doceniać ludzi wokół siebie. Kiedy to wszystko się skończy, Kijów i Ukrainę czeka naprawdę wielka przyszłość. Ambicja, dobrobyt. To będzie miejsce, w którym każdy turysta pomyśli, wow, ale wspaniale tu nam się udało odpocząć. Wszyscy będą do nas przyjeżdżać. Będziemy mieć nowoczesne technologie i wszystko na niezwykle wysokim poziomie. Odbudujemy nasz kraj i będzie się nam w nim bardzo dobrze żyło. Ukraina była piękna, zanim te wszystkie wspaniałe budynki i struktury nie zostały zrównane z ziemią. Ukraina zawsze przyjaźniła się z Europą i myślę, że w przyszłości ta przyjaźń będzie jeszcze głębsza, że będzie nam bliżej do Europy niż do Azji. Postrzegam Ukrainę jako część Europy. Obserwuję, jak wszystko do tego zmierza.
Ja tylko za. Jak najbardziej to popieram. Tutaj są wspaniali, cudowni ludzie. Ukraina jest krajem europejskim. Przemawia za tym nasza historia, całe nasze dziedzictwo kulturowe. Bardzo często, będąc w Polsce, kiedy widzę coś nowego lub dowiaduję się o jakichś wydarzeniach historycznych, myślę, to zupełnie jak u nas. Bardzo wiele nas łączy. Ukraińcy chcą tego samego, czego chcą Europejczycy. Wyznajemy te same wartości, a to jest najważniejsze. I o to właśnie walczymy. Nawet nie widzę teraz większych różnic między Ukraińcami a Polakami, szczerze mówiąc. Dlatego, że jesteśmy bardzo podobni. Jak my odpoczywamy, jak my rozmawiamy. W sposobie codziennego życia, jak odpoczywamy, jak mówimy. Nawet nasze języki są bardzo podobne. Czuję jakieś ciepło ze strony Polski do Ukrainy. Uśmiecham się. To coś niesamowitego. Ukraińcy i Polacy. Widzę Ukrainę w Europie, w Unii Europejskiej. Będzie dobrze. Odbudujemy się. Musimy jeszcze trochę zmienić naszą mentalność. Kiedy przyjechałam do Europy, wiele rzeczy wydawało mi się niezwykłe. Przyszłość Ukrainy to przede wszystkim otwarcie się na świat, począwszy od języka angielskiego, żeby Ukraińcy biegle się nim porozumiewali, po drogi na przykład, żeby było tu łatwo dojechać, to pokazanie światu tego, co nas wyróżnia, na przykład nasza pomysłowość. Jesteśmy bardzo kreatywni i mamy niezwykły talent do niestandardowych rozwiązań. I nie wiem, czy można porównać Ukrainę do Izraela, ale oczywiście musimy być państwem silnym pod względem militarnym. Ukraina przetrwa, to pewne. Nawet jeśli to kwestia czasu. Wszyscy tego chcemy i dołożymy wszelkich starań, żeby nasz kraj dobrze prosperował. Nasza kultura, nasz język, żeby stały domy, stały kościoły, stały ośrodki kultury. Ukraina rozkwitnie. Wyrobiła sobie markę na całym świecie i dalej będzie się rozwijać. Jestem o tym przekonana. Червону калину підіймемо.
wszędzie.